Karetka przywozi na SOR 35-letnią Joannę Szpak, która miała wypadek na siłowni. Kobieta niedawno się rozwiodła i związała z młodym, atrakcyjnym mężczyzną, który pracuje jako trener personalny. Jednak nie układa jej się w związku. Młody mężczyzna chciał od pacjentki coraz więcej pieniędzy i to powodowało ich ciągłe kłótnie. Podczas jednej z nich kobieta spadła ze schodów. Pamięta pani? Tak, to znaczy nie pamiętam. Pacjentka bardzo cierpi z powodu porzucenia przez męża, jednak nie chce mu tego pokazać. Miała nadzieję, że ułoży jej się z młodym trenerem, jednak nie mogła znieść, że ten ją wykorzystuje. Proszę pani rzeczy, jak była pani nieprzytomna, zadzwoniliśmy do pani męża, był wpisany w telefonie pod numerem alarmowym. Co zrobiliście? Ale kto wam pozwolił grzebać w moich rzeczach? Proszę pani, ale proszę się uspokoić, to nie był mój pomysł, takie są procedury w przypadku osób nieprzytomnych. No i co mu powiedzieliście? Powiedzieliśmy, proszę pani, że miała pani wypadek, pani mąż jest już w drodze, pani zaraz tu będzie. Cała jestem spanikowana na myśl o tym, że jedzie tutaj mój były mąż. Przecież nie może mnie zobaczyć, że jestem taka załamana i samotna. Muszę namówić Damiana, żeby tutaj przyjechał i udawał, że jesteśmy szczęśliwą parą. Nawet mu za to zapłacę. Byle Tomasz myślał, że jestem w szczęśliwym związku, w dodatku z młodszym i przystojniejszym mężczyzną. Były mąż kobiety, 39-letni Tomasz Szpak, przyjechał natychmiast, gdy dowiedział się o jej wypadku. Niepokoi się jej stanem zdrowia, a poza tym chce się z nią spotkać, bo ma wyrzuty sumienia, że z jego powodu doszło do rozwodu. Czuję się bardzo dobrze, a poza tym nawet lepiej, odkąd jestem z Damianem. Naprawdę mówisz o tym chłopaku ze zdjęć, które wrzucałaś do sieci? Tak, no widziałeś, to on. Pacjentka, widząc byłego męża, zaczyna udawać zakochaną. No, słucham. Słuchaj, chodzi o mojego byłego męża. Słuchaj, on tutaj teraz jest i on musi zobaczyć, że ja nie jestem sama po rozwodzie, także chciałabym, żebyś udawał, że jesteśmy dalej zakochani. Ale w ogóle... co, ty myślisz, że on do siebie wróci, czy co? Słuchaj, to nie twoja sprawa. Ja po prostu chcę, żebyś tutaj ze mną był, dopóki on jest w szpitalu. Żebyś udawał, że jesteś zakochany, że świata poza mną nie widzisz. Dobra, ale no, nie będę za to latał za darmo, okej? Okay? I tak jestem już dzisiaj w plecy kasy za treningi, którą musiałem odwołać, żeby tu przyjechać, tak? Wiem, powiedziałam, że ci to wynagrodzę. Tak? Okej. Okay. W takim razie chcę 5000. No wiem, że udawanie miłości z Damianem, jeszcze płacenie mu za to jest upokarzające. Ale jeszcze bardziej upokarzające byłoby powiedzenie Tomaszowi prawdy. Jak bardzo boli mnie jego odejście, jak bardzo moje życie się przez to posypało. A jak to, skąd ogarnę kasę? Ty, no, pamiętasz tą laskę, co ją robiłem na hajsy z siłowni? Ta starsza taka, no. Tak, no pokłóciliśmy się, ale spokojnie, wszystko idzie na dobrych torach, wiesz. Ona teraz mi jest z ręki, stary, bo ma przypał, wiesz, muszę jej pomóc. Także wszystko będzie ogarnięte, no. Załatwię tą kasę. Zakochać się w niej? Co, ty oszalałeś, stary? Nie bój się, nie grozi mi to, także spokojnie. Od początku czułem, że z tym jej chłopakiem jest coś nie tak, ale nie sądziłem, że zobaczę i słyszę coś takiego. On chce od Asi wyciągnąć tylko pieniądze, ona jest mi zakochana i tego nie widzi. Chodzi o tego twojego Damiana. O Damiana? Ale co z nim? No, właśnie słyszałem, jak z kimś rozmawiał przez telefon. Co? Podsłuchiwałeś go? No, wiem, jak to brzmi, ale zrobiłem to, bo się o ciebie martwię. No ale możesz się o mnie nie martwić. Moje życie świetnie się układa, odkąd się rozstaliśmy. Asia, ale on cię kłamuje. Co? No, na własne uszy słyszałem rozmowę, jak opowiadał komuś, że chce cię naciągnąć na kasę. To jakieś bzdury. Asia, on powiedział wyraźnie, że cię nie kocha. Przepraszam, przykro mi. To jest po prostu zwykły naciągacz, który chce się dobrze zabawić twoim kosztem. Tak trudno mi było udawać przed Tomkiem, że kocham Damiana i nie rozsypać się. No ale nie mam innego wyjścia. Choć czuję się żałośnie, bo wiem, że Tomasz mówił prawdę. To, że się tak o mnie troszczy i martwi, jeszcze bardziej mnie rani, bo przecież wiem, że on nie chce do mnie wrócić. Nie radzę sobie z tym wszystkim, to wszystko zaczyna mnie przerastać. Potrzebuję twoją kartę i PIN. Ja pójdę sobie do bankomatu, wypłacę sobie tą gotówkę. Kobieta nie wie, co robić, by jednak nie wyznać mężowi prawdy. Tymczasem jej były kochanek chce jak najszybciej wyciągnąć od niej obiecane pieniądze. Podasz mi PIN? Chyba zwariowałeś, że co mam ci podać PIN i weźmiesz mi wszystkie pieniądze z karty, tak? O, obrońca się znalazł. Wiesz, że twoja żonka zaproponowała mi grubą kasę za to, żebyśmy odstawiali cały ten cyrk? Proszę cię, przecież nie jesteśmy żadną parą. Zostaw tą kartę i wynoś się z tym. Ale panowie, co tutaj się dzieje? Proszę wyjść na korytarz. Tak, obiecałam Damianowi, że zapłacę mu za to, żeby udawał przed tobą, że się we mnie zakochał. Ale dlaczego to zrobiłaś? Bo nie mogłam znieść myśli, że jesteś szczęśliwy. W dodatku z inną kobietą. Dlatego zaczęłam spotykać się z Damianem, żebyś myślał, że u mnie też się wszystko układa. Nie spodziewałem się, że Asia aż tak źle zniesie nasze rozstanie. Chociaż wiedziałem, że to był dla niej szok. Mam nadzieję, że pozna w końcu kogoś, kto ją naprawdę pokocha i z kim będzie szczęśliwa. Po dobie pobytu na sali obserwacji Joanna Szpak jest wypisywana do domu. Zdrowiu pacjentki nic nie zagraża. Szczera rozmowa z byłym mężem okazała się dla niej oczyszczająca i kobieta jest gotowa zamknąć etap małżeństwa za sobą i spróbować ułożyć sobie życie na nowo.